Poniedziałek, 18 lutego, Anita Stefańska-Pluskota. Witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy, gdzie pojawią się nowe miejsca parkingowe, a skąd pochodzą pracownicy z zagranicy. W informacjach również pokażemy, kto się kocha w sztuce. Gdzie zaparkować? To pytanie coraz częściej zadają sobie podróżujący autami. W miastach coraz trudniej znaleźć wolne miejsca do parkowania. To znak naszych czasów w wielu miastach, również w Piotrkowie. W minionym roku w mieście powstało kilkaset miejsc postojowych. W tym również będą powstawać. Pierwsza inwestycja parkingowa dotyczyć będzie miejsc postojowych w pobliżu piotrkowskiej Starówki. W tym miejscu? Miejsce do zaparkowania na razie trzeba sobie wyobrazić, ale za chwilę powstanie tu realny parking. Miasto już rozpisało przetarg na wykonanie nowego parkingu przy Starówce. W tym miejscu powstanie kilkanaście miejsc parkingowych. Dodatkowo, oprócz wybudowania samego parkingu, przebudujemy fragment ścieżki rowerowej i chodnika na wysokości inwestycji, jak i zostanie wybudowany kawałek takiej drogi manewrowej, aby spokojnie móc wyjechać z tego parkingu. I aby ułatwić ten wyjazd, powstaną zjazdy i wyjazdy zarówno od strony ulicy Kopernika, jak i Krakowskie Przedmieście. Na tym parkingu będą również mogły parkować rowery przy stojakach dedykowanych dla tego typu środków lokomocji. A jaki to luksus parking, o tym wiedzą mieszkańcy bloków przy ulicy Działkowej. To właśnie tu pod koniec ubiegłego roku zakończyły się prace związane z modernizacją ulicy i budową nowych miejsc postojowych. Jest po prostu super, bardzo dużo miejsc do parkowania. No i co rozwiązało tą sytuację? A właśnie, jak to było, jak parkingów nie było? No było kiepsko. Tutaj było jedno rozlewisko takie, kamienie. No nie fajnie było. Nie było gdzie parkować przede wszystkim. Gdzie zostawialiście auta? A różnie. Różnie. Tutaj pod blokiem żeśmy rozstawiali tutaj auta. No, tak. Czyli gdzie popadło? Gdzie. Tak, gdzie popadło, niestety. Parkowanie to zadanie iście detektywistyczne. Poszukiwanie miejsca do postoju jest coraz trudniejsze. Nic dziwnego, bo statystyki są bezlitosne. W mieście przybywa aut. W 2009 roku było ich zarejestrowanych niewiele ponad 40 tysięcy. Dziś, po 10 latach, jest to już 60 tysięcy. No, wydaje się, że za dużo samochodów. Trzeba chyba na rower przejść. No, jak w każdym mieście w Polsce. Czyli trzeba szukać. No trzeba szukać, no. Im więcej, tym lepiej. A jak się znajdzie, to się cieszy człowiek. No oczywiście, że tak. Ciężko jest, szczególnie w centrum miasta. Mimo tego, że są opłaty dosyć wysokie, to i tak nie ma miejsc. Czyli trzeba się naszukać, jednym słowem. Dokładnie tak. Budowa parkingów to zadanie równie ważne jak budowa i modernizacja ulic. W Piotrkowie w ubiegłym roku zostało wybudowanych ponad 200 miejsc postojowych. Nie ma rąk do pracy, alarmują przedsiębiorcy. Braki w zatrudnieniu zapełniali zatrudniając przedstawicieli innych narodów. Jak wynika ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ubiegłym roku niemal 570 tysięcy cudzoziemców opłacało składki na ubezpieczenia społeczne w kraju. W województwie łódzkim było to niemal 37 tysięcy. Jak wynika z danych, do pracy do Polski przyjeżdżają przede wszystkim obywatele Ukrainy. Od 2014 roku ilość osób zatrudnionych wzrosła w województwie o bagatela 1650%. Tym samym łódzkie plasuje się na szóstym miejscu pod względem ilości zatrudnionych obywateli Ukrainy. Ze statystyk ZUS-u wynika, że od końca 2014 roku do końca 2018 roku, czyli przez 4 lata, liczba ubezpieczonych Ukraińców wzrosła 17-krotnie, czyli przez 4 lata obywateli Ukrainy podlegających ubezpieczeniom społecznym mamy więcej o 1650%. Kolejną najliczniejszą grupą cudzoziemców w naszym kraju i województwie są obywatele Białorusi. Jest ich jednak znacznie mniej niż obywateli Ukrainy, bo w całym kraju występuje ich 34 tysiące, a w naszym województwie jest to 1600 osób. To trend ogólnopolski. Pracodawcy, chcąc skorzystać z koniunktury na rynku i wyrabiać się z terminami, chętnie zatrudniają osoby z zagranicy.
Już 15% naszych ankietowanych ma w swojej grupie zatrudnionych osoby narodowości ukraińskiej. Deklaracje o rozważaniu zatrudniania osób zza wschodniej granicy wskazuje 40% badanych przedsiębiorców. I to, co bardzo istotne, nie chodzi tu tylko o stanowiska robotnicze, zarówno wykwalifikowane czy niewykwalifikowane, ale również o specjalistów i o stanowiska na poziomie takim administracyjno-biurowym. Co równie ważne, powodem dla zatrudniania cudzoziemców nie jest chęć obniżenia wynagrodzenia, tu tylko 6% wskazań, natomiast 38% badanych firm mówiło, że przede wszystkim chodzi o to, aby zaspokoić po prostu potrzeby kadrowe, które mają w swoich zakładach pracy. W województwie łódzkim pracują nie tylko Ukraińcy czy Białorusini. Są też Gruzini, 485 osób, Hindusi, 476 osób, Rosjanie, 344 osoby, czy Mołdawianie, 284 osoby. Najmniej osób pochodzi z Barbadosu, Dominikany i Jamajki, po jednej osobie. Rozwój wiary, świadectwo w codziennym życiu oraz wypełnianie powołania. Między innymi w takich intencjach modlili się wierni w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba w Piotrkowie podczas mszy jubileuszowej biskupa Marka Marczaka. Piotrkowianin ksiądz biskup Marek Marczak w niedzielę obchodził 50. rocznicę urodzin oraz 25-lecie sakramentu kapłaństwa. Jubilat odprawił mszę dziękczynną oraz odnowił przyrzeczenia chrzcielne w świątyni, w której został ochrzczony. Homilię wygłosił ksiądz prałat Grzegorz Gogol. Proboszcz parafii farnej w nawiązaniu do uroczystości przypomniał wiernym, że sakrament chrztu to początek nowego życia. Jest znakiem przynależności do Chrystusa, ale także darem, w którym znajdujemy indywidualne powołanie do świętości. Jubilat wraz z wiernymi dziękował Bogu za obecne lata życia oraz posługi. Szczególne podziękowania kierował również do rodziców, od których otrzymał pierwsze świadectwo wiary i miłości oraz wsparcie w rozwoju duchowym. Koraliki, pióra, perełki, guziczki, wstążeczki i nieograniczona kreatywność. Tak prezentowały się warsztaty artystyczne, gdzie uczestnicy mogli zaprojektować swoje ozdoby. Ośrodek Działań Artystycznych oraz Centrum Informacji Turystycznej to organizatorzy warsztatów plastycznych pod tytułem Fabryka Ozdób, które odbyły się w sobotę w pracowni przy ulicy Dąbrowskiego. Pod okiem fachowca można było wykonać własne dzieła oraz dowiedzieć się więcej na ten temat ciekawych informacji. Jakie ozdoby były preferowane wśród uczestników zajęć? Mamy z małymi dziećmi chętnie tutaj sobie robią swoją unikatową biżuterię. Unikatową dlatego, że same malują drewniane korale, później to sobie nanizają na sznureczki, żyłki i czy też zrobią jakieś broszki z drewienek, do których przyklejone są agrafki, pomalują to, ponaklejają różne dekoracyjne rzeczy i będą miały właśnie taką swoją, jedyną w swoim rodzaju biżuterię. Tematyka warsztatów artystycznych w ośrodku jest związana z formami oraz technikami plastycznymi, które nie są popularne. Tematem zainteresowały się panie w różnym wieku, ponieważ biżuteria i błyskotki to słabość płci pięknej, niezależna od metryki. Miłość do sztuki? Sztuka w miłości, a może z miłości przez sztukę. W Galerii Ośrodka Działań Artystycznych rozpoczęły się w niedzielę dwie wystawy. Jak połączyć zakochanie, sztukę i pustkę? Pokazują autorzy prac wraz z młodymi muzykami. W niedzielny wieczór piotrkowianie obchodzili Dzień Zakochanych w Sztuce. W galerii przy ulicy Sieradzkiej podczas spotkania odbyły się dwa wernisaże. Pierwszy był wystawą uczestników zajęć z otwartej pracowni Ody. Choć tematyka prac oraz techniki wykonania były różnorodne, nakład czasu i pracy jest dowodem miłości do sztuki. Myślę, że to jest taki nasz czas działań przez te kilka tygodni, miesięcy, no bo mieliśmy zajęcia, były prowadzone przez pana Andrzeja Hoffmana. Drugi wernisaż dotyczył wystawy Macieja Czyżewskiego pod tytułem Pustka, składającej się z 6 obrazów. Twórczość malarza jest konsekwencją codziennych doświadczeń. To reakcja artysty na zachodzące zmiany w świecie.
tytuł tej wystawy, Pustka, prawda? On wynika właśnie z pewnego oglądu rzeczywistości, w której ja funkcjonuję, tak jak mówiłem na otwarciu świata, w którym wszyscy funkcjonujemy, który jakby coraz szybciej pędzi, prawda? W związku z tym pojawiają się nowe propozycje, nowe bodźce, te, które przychodzą, wypychają stare, prawda, jakieś wartości, po których właśnie pozostaje jakaś pustka. Sztukę tworzą ludzie z pasją i siłą. Artyści z Ody realizują zamiłowania, lecz rozwijają także umiejętności. Zaangażowanie i oddanie podczas procesu twórczego staje się definicją tych, którzy są zakochani w sztuce. Po częściach oficjalnych pomieszczenia wypełniły się serdecznymi rozmowami i gratulacjami. Ostatnią część spotkania uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś w informacjach to wszystko. Ja życzę udanego tygodnia. Do widzenia.